Witam serdecznie, Mariusz Szpakowski, Filipiny, Bohol Carmen. Idziemy do miasta z Daniką. Coś tam ma do ogarnięcia. Więc driver ma już prawo jazdy. Może jeździć na legalu. Proszę bardzo, sąsiada świnki. Też już duże. W ogóle mamy dzisiaj taką deszczową pogodę. W nocy padało. Teraz też tak wygląda, jakby zaraz miało padać. Także jak będziemy wracać, to mogę się założyć, że będzie ulewa. Na Panglao i tak Bilaran jest piękna pogoda. Carmen, ta okolica, w której mieszkam, po prostu jak jest pora deszczowa, to leje non stop. Tam już nie, a to jest dosłownie 70 km stąd. Słuchajcie, z tym samochodem, bo tam się mnie pytaliście, co sąsiedzi powiedzieli, to powiem wam, że sąsiedzi byli bardzo rozczarowani. To na live wspominałem. Rozczarowani, że kupiliśmy taki mały samochód. Że oni myśleli, że jak będziemy kupować samochód, to sobie kupimy taki samochód, żeby oni się mogli wszyscy zmieścić razem z nami. I jeździć razem z nami na wycieczkę, na plażę i w ogóle. Tak mi Danika powiedziała. No dalej mi malują. Muszę się zapytać sąsiadki, kto to tu maluje, może widziała. Myślałem, że nie będą mi malować jak... Bo ostatnio nie było, jak żeśmy już się dogadali z tym gościem. Tu nie. Danika idzie do sąsiadki tam. Pożyczyła pieniądze i miała przynieść w sobotę. Jest dzisiaj chyba czwartek, dobrze mówię? Czwartek. I jeszcze nie przyniosła, więc idzie się zapytać, czy już ma. Danika przyszła sobie zrobić chyba pedicure, czy coś w tym stylu. Patrz, jak się czai. To jest właśnie Danika. Danika, why you not go inside? A, okej. Okay. Mówi, że tu patrzy. Pedicure, it's called. In the feet, yeah? A ja idę kupić świnkom jedzenie, bo podobno już mogę im dawać. Aj. Kuja, for piglets. O, popatrzcie się, moja kena jest tylko. No, takie śmieszne. I have piglets ten 13 days old. What I can give them? Which one is it? Pre-starter. Pre-starter? No, but there's something before pre-starter. I hear. Like for... Because they don't eat... Booster. Yeah, because they eat only milk from mom. 13 days. Kuya, maybe you can give me 2 kilos of this, okay? I will ask the lady who's taking care of them. So 2 kilo. Just to try, okay? Niby kotów nie lubię, ale popatrzcie, te takie są pocieszne, co? Takiego nic, tylko przytulić. Fajne. Kurczę, może się przekonam do kotów, słuchajcie. Na nic chyba coś tam paznokieć wrasta, tak mi się wydaje i dlatego. No i jak? Thank you. Subscribers will see you fits now. Nie, żartuję, nie będę wam pokazywał. Już Danika mi się ze wstydu swaliła. Gorąco trochę. Mimo, że jest taki dzień. Aj, aj. Mimo, że jest taki dzień pochmurny. A to dla dziewczyn, to od razu możecie zobaczyć sobie, jakie są ceny na Filipina. Rebound to jest chyba balejarz, nie? Nie znam się. Make-up. Regularny. 300 peso, specjalne 500. Rano się obudziłem, patrzę, film skasowany. YouTube mi usunął film. Ten film, komedia w urzędzie i spotkanie z patronem, z Harnasią. Tam zaznaczył mi YouTube jeden moment, jak byliśmy w restauracji z Harnasiem, tam Vanessa kole piła i no, miała cycuszkę odsłoniętego. Ja tego nie zauważyłem.
mój, ten montażysta też nie zauważył. To już jest problem dla YouTube'a i usunęli. Także wyciąłem tą scenę i zaplodowałem jeszcze raz. Dzisiaj, czyli wczoraj, przed publikacją może filmu drugiego, wstawię jeszcze ten. Zobaczę, może tym razem przejdzie. Na Facebooku nie ma tego problemu, a YouTube jest bardzo restrykcyjny. No, szczerze mówiąc, to ma rację, nie? Bo, ale mogli nie od razu nie usuwać, tylko po prostu mi napisać, żebym zaznaczyć, który punkt jest źle i tam wiesz, jest taka możliwość wycięcia tej sceny, nie? I tyle. Nie wiem, chwilowo zdemonetyzować film czy coś. No nie, cały film usunęli. Dobrze, że mi strajka nie dali. Trzy takie strajki, kanał zamykają. No jak się dzieciaków pokazuje, to jest takie ryzyko, że coś będzie nie tak. Nie zawsze wszystko się widzi, czasem przeoczę jakąś rzecz. Trzeba bardzo uważać, nie? Na przykład tam u nas pod domem, gdzie dzieciaki na golasa latają, więc ja też jak nagrywam, to staram się tak nagrywać, żeby czasem nie złapać ich gdzieś tam w tle czy coś, bo tam zwracam na to uwagę, jak edytuję, żeby nie było. Weronika cały czas tam siedzi, robi sobie paznokcie. Ja wszedłem do samochodu, trochę posiedzie się w klimatyzacji. Teraz to mam, kurczę, luksusy. I czytam sobie komentarze też. Słuchajcie, jeszcze propos, bo tutaj widzę komentarz Sylwia. Mario, trzymaj krótko sąsiada, niczego się nie bój. Ja się w ogóle nie boję go, absolutnie. Tylko teraz już wiem, że zrobiłem błąd. Trzeba było iść tu do lokalnego prawnika. To naprawdę niewielkie pieniądze są, żeby poszedł z nami na to spotkanie, no. Ja w ogóle mu powiedziałem tam na tym spotkaniu, że mówię, słuchaj Rani, mówię, za tą twoją buzię do mnie i za tak się zachowujesz, to w moim kraju to byś bęcki dostał. Po prostu. A nie dostałeś tylko dlatego, że to nie jest mój kraj. Jestem tu gościem. Przy kapitanie mu tak powiedziałem. Kapitan i tak nie zrozumiał, nie? A on tylko oczy spuścił. Mówicie, żebym sobie kamery założył, takie, żeby nagrywać, kto się zbliża do samochodu i mi rysuje te piękne malowidła, nie? Kurczę, tylko gdzie ja te kamery podłączę? Będą mi się tu kable walać. Widziałem u Michała w tym samochodzie, on ma tego Forda Everesta, tam właśnie tutaj przy szybie. Ma też USB port. Czy sobie tam może kamerę podpiąć? I tak zrobił. No, mówi, że jakby tego nie było, to by nie montował, ale rzeczywiście przydałoby mi się coś tu. Może zamówię sobie na Lazadzie dzisiaj. No i sobie włączę, bo wiem, w którym miejscu mi rysują. I sobie tak ustawię, słuchajcie, z zewnątrz to nie będzie w ogóle widać, bo są szyby przyciemniane z przodu i z boków. Nie widać w środku. A z zewnątrz będę widział, kto mi maluje. I wtedy pójdę do rodziców, nie? A co tam? Świetny jest ten nowy montażysta. Daje znakomitą muzykę w podkładzie. Wiesz co, muzykę to... To ja mu powiedziałem, znaczy te pierwsze filmy, które zrobił, to on, ale potem ja mu powiedziałem, że jaką muzykę ma dawać. Jakaś gitarka, chillaucik, coś takiego, taki wiecie, chillout. Ale teraz będzie miał tydzień przerwy, bo gdzieś wyjeżdża i od poniedziałku do niedzieli go nie będzie. Miał jakąś zaplanowane wakacje, więc ja będę edytował. I my tak w sumie, słuchajcie, to na zmianę edytujemy, nie? Czasami jak na przykład nie dogram jakiś scen, bo wiecie, jak nagrywam tą kamerą, a tą drugą sobie robię jakieś tam birole, nie? I on potem z tego edytuje. Jak po prostu nie dogram tych biroli, no to na przykład każę mu tylko tak wyedytować, na szybko coś nie pociąć. I na przykład wczoraj pociął, ale kurczę, tak kurde, mógł to lepiej pociąć, muszę mu powiedzieć. O, Marzenka, słuchajcie, bo pytacie mi się często na live streamach, czy znam parę Polka-Filipińczyk? No to mówię, że znałem kiedyś jedną Polkę z Sikki Hall. Wiem, że jeszcze znałem jedną, ale kurczę, nie mogę skojarzyć kogo. Ja mam naprawdę słabą pamięć, nie? Ja po prostu nie pamiętam rzeczy, które są dla mnie nieważne. Tak mam. A tutaj widzę, Marzenka pisze: Mario, ja mam męża Filipińczyka i bardzo udane małżeństwo. Ktoś się pytał u ciebie na live, a widzisz. No. Więc cholera, można. Wychodzą takie związki, no. Tylko wiecie co, tak jeszcze myślę, czy to nie jest tak, jak to jest taki Filipińczyk, który mieszkał na zachodzie, wyjeżdżał, no, generalnie ci ludzie, którzy wyjeżdżają stąd, to są pracowici, ambitni ludzie, nie? I taki człowiek, jak trochę też pomieszka, no to też może być inny, nie? Może być taki bardziej zachodni, może być
A wiecie, taki Filipińczyk tu po prostu gdzieś ze wsi, no to nie wiem, czy to Marzenka byłoby to takie udane małżeństwo. Może. Ale to znaczy już mamy subskrybentkę, która jest Filipińczykiem i jest szczęśliwa. Także cieszę się, Marzenka. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam męża twojego, dzieci. Grażynka pisze, że sąsiedzi zazdrośni, bo coś działasz i macie lepiej w Polsce. Też tak jest. Może kiedyś tak było, Grażynka, w Polsce, co? Biedna Danika, mama walczyła jak lwica. Danika te, o słuchajcie, Danika chyba bardziej tam walczyła. Tylko w tej scenie, co ja wpuściłem, to mamy było słychać, ale od samego początku to Danika dawała czadu. Pierwszy raz ją widziałem, taką waleczną, kurde. Dlaczego kocha braciszka Vanessena? Zbigniew pisze, Mariusz, Anika twarda dziewczyna, Danika. Zbigniew. Kurczę, czasami Marcin na mnie woła, czasami Rafał. Danka mówi, że Maria jak zwykle z ręcznikiem. Słuchajcie, przyjedźcie na Filipiny. To zobaczycie. Jak był Kuba, to sam powiedział, mówię, Mario, kurczę, ten ręczniczek to idealna sprawa mieć, no. Przy sobie. A tak to w co się wyczesz? W ręce cały czas, w koszulkę? A pocić się będzie cały czas. Danusia mówi, że kłamstwo nie będzie nigdy prawdą. Ja się z tym nie zgadzam. Z tym się nie zgadzam, bo jest tak rzeczywiście, że jak się to kłamstwo powtarza wiele razy, to... To staje się prawdą, nie? No ludzie notorycznie kłamią i po jakimś czasie sami wierzą w te kłamstwa i dla nich to już jest prawda. Nie. No wiadomo, że nie będzie, ale no ktoś będzie cały czas mówił na twój temat coś, powtarzał jakąś jedną rzecz przez długi czas, to ludzie w końcu uwierzą w to. Nie? Nawet ci, którzy nie wierzyli na początku, będą mówili, że może coś w tym jest. O, i tutaj mamy Ania Klima, pisze. Witam, panie Mariuszu, dlaczego został usunięty ostatni filmik? Pozdrowienia dla całej rodziny. No właśnie. Dlaczego? Zobaczymy, co oni teraz, czy to przejdzie, bo ja tam widziałem tylko tą scenę, tylko to, co ja widziałem. Oni mi zaznaczyli, gdzie, ale napisane było w tym mailu, że ta scena i może wiele innych. Więc nie wiem. To jest fajny komentarz. To nie do wiary, że nie ma żadnego komentarza krytycznego wobec. Są. Wobec Mariusza. Pierwszy błąd to kupienie sobie zabawki i strzelanie do ptactwa, a później zastawianie się plecami żony i teściowej. Czy tak postępuje dojrzały mężczyzna? Słuchaj, wiesz co, nie ma krytycznych? No jest, pojawiały się. A dlaczego jest ich mało? Dlatego, że może ludzie nas kochają i tyle. Ale nie, słuchajcie, ludzie nie są, nawet ci, co nas kochają, lubią to, co robimy, to też są krytyczni. Czasem po prostu im się coś nie spodoba i napiszą to. Także są jakieś tam, nie? I to jest absolutnie okej, no bo wiecie, nie wszystko będzie wam się podobało, nie? Niektóre rzeczy byście zrobili inaczej. Czy to nie jest tak, że oglądając nas, to trochę też widzicie siebie w nas, nie? Bo coś, jakąś podobiznę i dlatego na przykład, nie wiem, lubicie nas albo nie lubicie, bo też może być, że macie jakieś złe doświadczenia z takimi ludźmi, na przykład jak my, nie? Wiecie, o co mi chodzi? Czasami to się spotyka kogoś, nawet nie znasz, tak masz na imię, nie wiesz, jak ten gość ma, czy tam kobieta na imię, słowa nie zamieniła się, już nie lubisz tej osoby, nie? Bo to jest właśnie ten body language, ta zła energia i czujesz, jakieś tam wcześniej coś się działo, poznałeś jakąś osobę, która się podobnie zachowywała, mimikę twarzy, zachowanie, jak chodzi i tak dalej, i masz jakieś złe skojarzenie, tak podświadomie, tak myślę, nie? A czasami jest tak, że kogoś poznasz i go od razu lubisz i nawet go nie znasz, a już go lubisz i się potrafisz otworzyć przed obcym człowiekiem, nie? Pierwszy błąd to kupienie zabawki. No, może to było niepotrzebne rzeczywiście. Strzelanie do ptactwa? Nie, no to było potrzebne. Trzeba było łuk kupić zamiast tej zabawki. Tylko mówiłem na live, że z łuku to tak, kurczę, dobre zastrzelania nie jestem. Te kury tam pod tych krzaki podchodzą czasami, a pod tymi samymi krzakami sąsiad też siedzi, podsłuchuje, więc
strzeliłbym do kury, nie trafiłbym kury i z sąsiada bym trafił z łuku i to dopiero by był kabaret. Wiem, że jestem słaby ze strzelania w łuku, bo już próbowałem i po prostu tragedia. Ale z karabinu jestem dobry ze strzelania. Z kałasza dobrze strzelałem. Nie zastanawiam się żony i teściowej. No, absolutnie nie, tylko wiecie co, no to właśnie to jest ta bariera językowa, nie? Jak to by było po angielsku, to ja bym tam, kurczę, się rozwinął bardzo szybciutko. A że, no ja nie wiedziałem, o czym nie rozmawiają. Potem jak wróciliśmy do domu, to wiedziałem. I nie wiem, czy Danika mi też wszystko powtórzyła, no bo myśmy tam pół godziny rozmawiali, a ona mi powiedziała może ze 3-4 zdania, no. Tutaj ktoś napisał, że napisał komentarz do Mariusza, oburzył się. Zależy, co napisałaś. Ja się nie oburzę. Ale jak napisałeś coś przykrego, to może. Cała ta afera to jest konsekwencja decyzji i brak odpowiedzialności. O, już od braku odpowiedzialności to mi tutaj nie gadaj. Ale z tym się zgodzę, że to w jakim miejscu się znajdujemy, co robimy, to jest efekt podejmowanych decyzji w życiu, nie? Zawsze jesteśmy winni tego, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. Niezależnie, czy to jest dobre, czy złe, to jest po prostu wynik tych decyzji. Na temat odpowiedzialności to mogę z tobą porozmawiać, jak trochę mi powiesz ty o sobie więcej. I Dybion coś tam pisze jeszcze, że powinienem się wyprowadzić. No pewnie tak. Pewnie powinniśmy się wyprowadzić, kupić działkę sobie. I wiecie co, ale to, że my tutaj mieszkamy, to jest naprawdę fajna sprawa, bo ja się dużo uczę, nawet z chłopakami na Discordzie rozmawiałem, że po prostu wszystko, co tutaj robię, to jest jedna wielka lekcja, nie? I teraz na przykład, jak będę wyprowadzał się, jak kupimy jakąś działeczkę i się tam wyprowadzimy, no to już będę wiedział w pierwszej kolejności, zanim cokolwiek zacznę robić, że mam postawić płot. Wodę, jak będę robił studnię, tak jak Maksiu powiedział. To, żeby wybetonować do samego końca, zabezpieczyć fajnie. I że na przykład jak będę brał kogoś do pracy, to nie może być to rodzina, tak? Jak będę komuś zlecał jakąś pracę przy jakiejkolwiek budowie, to dogadać się co do ceny za cały projekt. Żadne obiadki, przesiadywanie, jakieś drinkowanie po robocie, nie, po prostu robota ma być zrobiona, do widzenia, nie? Chociaż z tym też jest problem, no nie jest tak, że się dogadacie co do ceny, oni tak zrobią, no chyba, że kontrakt podpiszecie. Bo ja się spotkałem z tym na Siki Horror. Kiedyś wynająłem grupę malarzy, umówiłem się z nimi co do ceny i no, na dwa dni przed skończeniem pracy przyszli z całymi rodzinami dziećmi, że to jednak za mało pieniędzy, nie? A parę dni to robili dosłownie i chcieli więcej, a jeszcze robota była nieskończona. Ja mówię, że nie, no dogadaliśmy się. Wtedy były stawki na Siki Horror po 300 peso za dzień, a im wychodziło po 900 prawie, nie? Za dzień pracy, za te 8 godzin. Więc nie byli oszukani w żaden sposób. No, razy 3 dostali to, co się płaciło na Siki Horror, a mimo wszystko chcieli jeszcze kasę i nie skończyli. Dwa dni temu zawinęli się i poszli. Ja malowałem. Nie wiem, czy wam mówiłem, jak mi pomalowali kiedyś na Siki Horror, jak ci malarze właśnie. Słuchajcie, schodzę na dół, ściana pomalowana, patrzę, obraz wisi. I sobie tak myślę, kurczę, jak to możliwe, nie? Przecież to świeża farba i co powiesili, to obraz od razu. Mówię, może wyschła. No to podchodzę bliżej, patrzę, a obraz był oklejony plastrem, tym zabezpieczającym takim do malowania. I oni ten obraz obmalowali dookoła. Ja ściągam ten obraz, a tam normalnie taki kwadrat. Zostawiona stara farba, nie? Popatrzcie, jakie to jest rozumowanie, nie? Żeby okleić ten obraz, przecież to dużo więcej czasu zajmuje, niż go po prostu ściągnięcie. Podchodzisz, ściągasz, odstawiasz, malujesz. A on tam pewnie spędził, nie wiem, ze 2-3, może 4 minuty, żeby to obkleić dookoła. Ja po prostu oczy zrobiłem, nie wierzyłem, potem myślałem, kurczę, parę godzin, co to trzeba mieć w głowie, nie, żeby takie coś zrobić. Deszcz pada cały czas. Zapach sobie kopię. Rarytasy. A Danika tam gdzieś. Warzywkę idziemy kupić z Daniką. Tutaj fryzjer, hi. Dziury w tym zadaszeniu. Trzeba patrzeć, żeby na kamerę nie kapało.
Hello. Oops. Dobra, ja tu czekam. Danika, I will wait here, ha? Huh? Jajeczka przyszliśmy. Danika cebulkę kupuje, bo tam nie było cebulki. Na tym stanowisku, co zawsze kupujemy. No i te śmierdzące ryby, suszone. Mam nadzieję, że tego nie będzie kupować. What is this? What is it? Where are you trying this? A tam jakie rybki. Dziewczyny mnie namawiają, żebym baluta się nauczył jeść, że bardzo dobry. Balut jest ten embrion kaczy. Znika po kurczaczkę przyszła. Siaj, siaj, ha? Jak widzą kamerę, to się wstydzą. A jak mam wyłączoną kamerę, no to gada tuliwe. Tu ile ryb? Aha. How much per kilo? 4.46. Per kilo? $2.20 per kilo. Jeszcze na chwilę do mojego sklepiku. What's up, Shai? Hello. Hello. How are you? Hi. Przyszliśmy coś zjeść, ale za wiele tutaj nie ma. Czy dla Daniki to jest? Dla mnie nie ma. I tam wszystko smakuje. No chyba, że to zielsko bym wziął, nie wiem. What is this, mom? Ah, on the back. Okay. Dobra, dobra. No, tylko to wziąłem. Nie wiem. Danika, what did you order, babe? Okej, małże. Danika ma coś takiego? O Boże. Wyskoczyło to samo. Z talerza. A tutaj są te małże. Can I try this? Dobre, ale słone bardzo, co mi tutaj. Danika, when you make at home, it's also salty like that, because I never try. It's made with love. Mówię, że z miłości zrobione, dlatego takie posolone. That's what we're saying. If it's too much salty, that means that the person loves you so much. That means that they love us, love people. Przyjechaliśmy tylko jeszcze umyć samochód. Na koniec, żeby mi nie rysowali. Ale ktoś mi podpowiedział z chłopaków, że lepiej, żeby nie myć, to przynajmniej palcem rysują, a tak to mi śrubokrętem narysują. O, tam nasze zakupy. Danika gdzieś tu jest. Jakie baby? O, oh, he is nice. Aircon, ha? Huh? They should have some bed. So they lay down. O, oh, super.